Siemaneczko, jestem nad rzeczką, a dokładnie znacie to miejsce z wcześniejszych połowów pod tą wierzbą. Tutaj łowiłem mnóstwo rupieci też. Most tym razem taki, gdzie jeżdżą samochody, nie kolejowy. Most drogowy, o, fachowa nazwa. No i co, nie wchodziłem tu jeszcze nigdy do wody, bo nie miałem jeszcze wtedy woderów. No ale chyba czas najwyższy. Rzeka, jak widać, przybrała, jest dużo szersza niż wcześniej. No to cóż, połowy czas zacząć. Słuchajcie, tylko wszedłem do wody i już z grubej rury. Tu jest bardzo głęboko, sięga mi tak prawie do końca woderów. No i ciężko cokolwiek wytargać, ale udało mi się wytargać to trochę pając nogami. Tutaj jest troszeczkę już płycej, ale tam jest głęboko bardzo. I patrzcie, co wytargałem. Pierwszy fant i mamy telewizor. No takiego telewizora to jeszcze nie złowiłem. Jakaś plazma czy coś. Jacie, patrzcie, co tu się dzieje. No niesamowite. Poczekajcie, muszę to jakoś wyjąć. Rękawiczkę założę. Nie ma tyłu. O kurde. Jest. Ochlapany trochę, ale to nic. Ja już jestem zmęczony strasznie. Jeszcze coś tu złapałem magnesem. Jest druga rzecz i trzecia rzecz. Także zaraz zobaczymy. Może uda mi się to wyjąć. Ok, postawiłem tutaj kamerkę i spróbujemy coś tu zadziałać jeszcze z tymi fantami, co tutaj się łapią. O, niestety. Patrzcie tutaj, jak wchodzę tu. Tutaj trochę wyżej jest. A tu, kurde, grzązłem w mule. A tu coraz głębiej i cały czas czuję, że po czymś chodzę. No trzeba tu przyjechać, jak poziom wody opadnie. Na pewno będzie jeszcze mnóstwo fantów. Natomiast teraz idę trochę tak na ślepo. Prąd mnie zarzuca. Nurt. Także o, tutaj jest taki próg. Jak będzie coś, to oczywiście pokażę wam. O, musiałem wyjść z wody, bo niestety taki jest nurt, że nie daje rady. Poza tym woda zimna. No i trochę mi się nalało też w rajtuzy. Spójrzcie, telewizor tak wygląda. No kurczę, no. Jak można takie rzeczy robić? Plazmę to on ma chyba w głowie. No i puszkę teraz taką wyłowiłem. Lecimy dalej, może wejdę jeszcze tam pod mostem, będzie trochę płycej. No i podszedłem tutaj pod most, spróbuję sobie wejść gdzieś tutaj. Może cosik się złapie, a taka ciekawostka, jeszcze mówię, o, puszka jest, wezmę sobie puszkę. Jeszcze jej nie sprawdzałem, ale patrzcie. Pełna. No ja rozumiem śmiecić pustymi puszkami, ale śmiecić pełnymi puszkami? 24 czerwca 2020, no to jeszcze dobry energol. Oj, co tu się dzieje na tym świecie? No ja mam teraz taką sprężynę i z tej strony coś takiego. No i patrzcie, tylko wszedłem do wody pod mostem. Już był taki złom, że nie dało się go wytargać samym magnesem. Podwadziłem go nogą. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie przedziurawić się gumiaków.
I spójrzcie, coś takiego jest. Obstawiam, że to jest element barierki z żywca, z piwa, z takiego ogródka piwnego, albo jakiś neon lub inna reklama. Ach, spróbuję to wytargać, ale czy mi się uda, to zobaczymy zaraz. Pierwsze co, to trzeba przekręcić ten znak, żeby stawiał jak najmniejszy opór w wodzie, prawda? No i go stopniowo przeciągać. O, idzie, elegancko idzie. Tylko teraz trzeba jeszcze na brzeg jakoś to wrzucić. O kurczę, ja już wiem co to jest. Patrzcie co mam. Ja myślałem, że to taki od piwa jest. A tu mamy coś ciekawszego. Policja i urząd gminy. No, ktoś musiał się chyba zezłościć na urzędników państwowych. Ale fancior, co? To co, teraz mam zadzwonić po policję, żeby sobie odebrali ten znak? Wiecie co zrobię? Położę go gdzieś tam przy sklepie na widoku. To może ktoś go weźmie, może policjant jakiś zauważy, bo ja nie będę dzwonił na policję. Szkoda czasu, bo jeszcze dużo rzeki zostało do spenetrowania. Ale fancik kozak, co? Elegancki. No nie spodziewałem się tego. A jednak. No, tym razem zahaczyłem o oponę od jakiegoś roweru. Całkiem niezła sztuka. Jakaś kolarka chyba. Tym razem chyba jakiś guzik. Albo coś w tym stylu. Guziki, niestety takie małe elementy z wody wyjmowane są w stanach bardzo słabych. No ale spróbuję go oczyścić w domu. Jeszcze wcześniej złowiłem taką konserwę tutaj. No i idźmy dalej. No i tak sobie spaceruję po rzece. Wow. Za daleko zaszedłem chyba. Spójrzcie na to. Muszę się jakoś stąd wygrzebać teraz. Hop, 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 hop. No właśnie, popełniłem błąd, że nie znam tego odcinka rzeki, a sobie szedłem jak no, jakiś cwaniaczek. Tam wcześniej, gdzie łowiłem, no to już znam każdy kamień. A tutaj nie, więc trzeba uważać. I już. No i za długo też nie siedźmy w tej wodzie, jednak nasze zdrowie jest ważniejsze, prawda? Dlatego ja już wychodzę i połowię trochę jeszcze z brzegu. No jak widać, zmieniona miejscówka i fanty też zmieniły się. Tym razem śmiecia, takiego folię wyłowiłem. Mam metalowego jeża jeszcze i wcześniej. O, takie coś. Co to może być? Może wiecie? Jakaś obudowa. Dobra, spadam, bo zimno strasznie. Jest puszka, jest spray. Jest coś takiego jeszcze. Kapsel, bateria. Ogólnie masakra. Dzięki bardzo za uwagę. Wiecie co jest najzabawniejsze? Że jak idę sobie już po łowieniu, akurat dzisiaj musiałem trochę mieć kontaktu z cywilizacją, bo zaparkowałem na parkingu marketu. Ludzie się patrzą na mnie tak dziwnie. Nie wiem, czy myślą sobie, że jestem świrem, czy jakimś bezdomnym, czy jeszcze coś, czy po prostu ciekawi są. No bo w tych woderach na przykład szedłem, teraz już nie mam woderów, ale ogólnie pewnie wyglądam trochę jak menel. No, także tak, ciekawy wzrok mam na sobie. Ciekawy. Trzymajcie.